Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem gin z Lidla z serii World Botanicals i jest to American Orange Gin z prawdziwymi pomarańczami z Florydy. Sprawdzonymi z Florydy. Przynajmniej tak tu piszę. 40,7% alkoholu, czyli troszkę więcej niż normalnie. I piękna butelka, taka ładna, szafirowa. No, super wyglądająca, z koreczkiem. Tu mamy taką zawieszkę z tym, jak to można podawać. Na przykład z tonikiem z kwiatów bzu, znaczy dodatkiem. I klasyczny koktajl Martinez na przykład też jest. No super. No, bardzo ładna butelka, piękna. Nawet zastanawiam się, czy jej nie zostawić, taka ładna. Ale nie jest zakręcana, tam będzie ciężko cokolwiek tutaj przelać. Ale rzeczywiście ładna. Przejdźmy do ginu. No już nie jest niebieski, no, to by było ciekawe. Aromat? Podstawowy hortus. Dużo jałowca, kolendra i inne składniki ziołowe. Troszkę cytrusów. Fajnie. I na tle tego jest pomarańcza i pomarańczowy zest. Skórka pomarańczowa. Jest to tak troszeczkę z tyłu. Czyli to jest dodatek do podstawowego ginu, a nie przejęcie, że tak powiem, osobowości. Nie. To jest dodatek i nie jest to aż tak bardzo uwypuklone. Fajnie. Czemu nie? Bo gin powinien być ginem. Przejdźmy do smaku. Zobaczmy, jak tu jest. Wasze zdrowie. Fajna, taka lekko słodka i lekko likierowata konsystencja, ale z dużą ilością właśnie pomarańczy i zestu, która później przechodzi w podstawowy gin. Dużo jałowca, kolendry, cytrusów, no sporo tego jest. Mam podstawowy gin z powrotem. Robi się z powrotem dosyć wytrawnie. Troszkę jest palenia, troszkę pieprznych takich alkoholowych nutek i rozgrzewania w przełyku, ale to jest znośne. I to nie ma żadnych takich ordynarnych alkoholowych nut, także to też jest na plus. Wydaje mi się, że jest to fajny gin, gdzie rzeczywiście zrobili to tak jak trzeba. Mamy podstawę ginu, która jest na pierwszym miejscu, czyli mamy podstawowego hortusa i do tego jest dodana nuta pomarańczowa. I jest bardzo fajnie. Naprawdę jest fajnie, szczególnie w smaku. Tej pomarańczy jest więcej w smaku i to od razu. Pierwsze wrażenie jest właśnie pomarańczowe. Jest dobrze. Przyjemny, a zarazem bardzo pilnujący swojej bazy gin. Warto spróbowania. No i jak postawicie taką butelkę na stole, to rzeczywiście zwraca uwagę. Naprawdę przyjemna butelka, ładna, w pięknym kolorze. I gin też jest fajny. Także warto spróbować. Z Lidla. Czemu nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ten gin, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i pamiętajcie o przesłaniu linku do tego wideo swoim znajomym. Niech też zapoznają się z takimi fajnymi rzeczami. Wasze zdrowie!
Cheers.